Witam, dziś opowiem Wam, jak wygląda metoda prowadzenia mojego zbiornika. Ona nie jest jakaś super trudna, ale też jakaś łatwa nie jest. Także nie polecam jej na pewno dla początkujących. Założenie tego zbiornika było tak, żeby jak najmniej mącić w tej wodzie, jak najwięcej dać działać w naturze, aczkolwiek no wyszło troszkę jak wyszło. Ale zaraz rozwinę bardziej temat. Jeśli chodzi o aktualne parametry wody, ja staram się utrzymywać teraz KH na poziomie 7. Watt 440, magnez 1350, myślę, że to są takie standardowe parametry. Jeśli chodzi o jakieś kropienie, podawanie jakichś pierwiastków, aminokwasów i tak dalej, no to ja staram się codziennie ładować Amino Power, Arginit i CRHO. Plus do tego wieczorem Yum Yum. Wszystkie te produkty znajdziecie w ofercie firmy Reef Scorpion Fish. Ja kiedyś prowadziłem na Aquaforeście, prowadziłem na Kazecie, czyli Koralenzucht. I powiem Wam szczerze, że Aquaforest był fajny, ale taki niedosyt trochę czułem. Przeniosłem się na Koralenzuchta, no tam już było naprawdę widać różnicę. Aczkolwiek no cena. Każdy, kto zna firmę Koralenzucht, wie, że ich produkty nie są zbyt tanie. Aczkolwiek super drogie jakieś też nie są moim zdaniem. I tamte efekty były fajne, no ale no za jakość niestety trzeba zapłacić. Otworzyła się firma później w Bielsku, tutaj u mnie, Reef Scorpion Fish, więc stwierdziłem, że przetestuję ich produkty. Przetestowałem sobie te Amino Power i Arginit dodatkowo, tak jak to tam było opisane, żeby to razem stosować. I naprawdę efekty były bardzo fajne. Nawet powiedziałbym, że jeśli stosujemy te dwa preparaty, to efekty są moim zdaniem lepsze niż same aminokwasy z Koralenzuchta. Więc zostałem już na tej firmie. Dodatkowo później zdobyłem Yum Yum. Zacząłem sobie podawać codziennie, znaczy jak nie zaspałem, to codziennie sobie wieczorem miareczkę taką dosyć kopiatą wsypuję do akwarium. Dodatkowo codziennie leci jeszcze CRHO, co dwa dni jeszcze leci flu, więc to jest to wszystko, co podaję sobie z ręki, że tak powiem. No i cała magia zaczyna się właśnie przy balingu. Tam już jest troszkę namotane. Można było to zrobić oczywiście dużo prościej, czyli wystarczyło kupić jakieś Ati Essential albo jakieś coś z Aquaforesta, jakieś dipy, takie na przykład sauny. One też są bardzo fajne. Na nich zresztą startowałem ten zbiornik i naprawdę fajnie się spisywały. Aczkolwiek te dipy z fauny są fajne, ale przy większym wzroście zaczęło mi brakować strontu, więc stwierdziłem, że zacznę sobie trochę inaczej działać. Na Ati wszystkim, którzy mi polecają Ati i którzy uważają Ati za dobre, bo są naprawdę dobrymi preparatami do akwarium. U mnie niestety, wytłumaczę, że niestety u mnie w zbiorniku nie mają racji bytu ze względu na to, że no na miesiąc z Ati na miesiąc samego KH by mi szło w okolicach, no myślę, że około 5-6 litrów. To teraz policzcie sobie, ile wyjdzie sam baling. I tu naprawdę nie żartuję. Aczkolwiek teraz może takiego wzrostu nie ma, ale w lato jak te korale naprawdę podrosną, tam w okolicach czerwca, jak zbiornik będzie dużo bardziej wietrzony, znaczy zbiornik pokój, pH będzie stabilne, bo ja mam niestety, w lato, w takie cieplejsze dni mam zawsze okno otwarte 24 na dobę, więc cały czas jest ta wymiana powietrza w pokoju i to pH jest dużo bardziej stabilne i korale przez to naprawdę są szajby, rosną jak popieprzone. No i tego KH naprawdę idzie sporo. Ze zwykłego prochu, takiego nasyconego wodorowęglanu sodu, dziennie potrafiło mi iść 480 ml KH. To Ati tam leci troszkę mniej, ale różnica nie jest super jakaś duża. Ale wychodzi tego naprawdę bardzo dużo na miesiąc i niestety samo KH zabiłoby mnie kosztami, że tak powiem, bo naprawdę koszty byłyby niesamowicie wysokie. Tam myślę, że ponad 500 by wyszło na miesiąc za balinga samego.
Jeśli chodzi o moje KH, ja sobie mieszam KH z prochów, z wodorowęglanu sodu. I tu jeśli zdecydujecie się na używanie prochów nie firmowych, nie z firm akwarystycznych, które są przebadane, odpowiedniej czystości i tak dalej, to przestrzegam Was, że jeśli wybierać taki wodorowęglan sodu, czy tam chlorek wapnia, chlorek magnezu, szukajcie jak najczystszych prochów. Im czystsze prochy, tym lepsze, ze względu na to, że one mają tam swój procent zanieczyszczeń. W tych zanieczyszczeniach możemy znaleźć od kadmu, po rtęć, ołów i tak dalej. Więc razem z tymi prochami, jak sobie dozujecie KH na przykład do akwarium, czy tam wapń, leci Wam na przykład kadm, leci Wam ołów, leci Wam rtęć, a wszyscy dobrze pewnie wiecie, że te pierwiastki nie są zbyt przyjazne, jeśli chodzi o życie. Więc mogą się z tego względu pojawić różne problemy. Ja używam prochów minimum 99% czystości, jeśli chodzi o KHOCA. Aczkolwiek jak mam możliwość wybrania takich 99,9% czy tam 99,99%, to też biorę, aczkolwiek te prochy już są trochę droższe, bo to już jest tam towar taki bardziej specjalny, że tak powiem, do jakichś analiz chemicznych, aczkolwiek nie są takie czyste jeszcze, bo można dostać nawet czystość 99,9999%. To są chyba czyste spektralnie, czy jakoś tak. Chyba tak, czyste spektralnie to były. Także no, rozstrzał czystości jest spory. Na pewno unikać czystych, bo one mają 98% czystości. No i technicznych, bo one mają poniżej 95%, tam nawet z tego co zauważyłem, to nawet 85% się udaje dostać, więc takich na pewno unikać sody oczyszczonej, takiej zwykłej ze sklepu. Jak chcecie, to kupić sobie na Allegro po prostu wiadro, ja używam na przykład prochów z Biomusa, za KH na przykład, za wiadro 5-kilowe, tam wychodzi w okolicach 40 zł, 35 coś takiego. No i jeśli chodzi o KH, bo tak się rozgadałem o tych prochach, ja dolewam sobie to. Dodaję mi to do balinga głównie, jeśli chodzi o mikroelementy, dodaję mi to głównie jod i fluor. Na tych pierwiastkach mi bardzo zależy. Tam dochodzi też potas, ale to są już takie ilości niewystarczające na mój system. I jeśli ktoś by chciał bawić się tymi dipami, to jest cały program tam trzyelementowy właśnie z tymi dipami, on naprawdę bardzo fajnie się spisuje, aczkolwiek ja zrezygnowałem z dipów do KH, do CA, o czym zaraz opowiem. I teraz tak, jeśli chodzi o CA, to jest tak naprawdę u mnie największa mikstura, największa mieszanina tego wszystkiego. Ja zrobiłem sobie to w ten sposób, że przestałem dozować faunę i obliczyłem sobie, ile na miesiąc mi idzie wapnia i ile przez ten miesiąc schodziło mi mikroelementów. I na tej podstawie wyliczyłem sobie, ile mam wlać danego mikroelementu do odpowiedniej ilości roztworu CA, żeby po prostu dany pierwiastek w wodzie przez cały miesiąc był mniej więcej taki sam. Ja na początku, jak startowałem tą metodą, to ja używałem tych płynów. One są bardzo fajne. Ja niektóre płyny jeszcze do dzisiaj mi zostały, bo tam niedużo dosyć tego idzie. Aczkolwiek ja się przeniosłem na troszkę inną metodę, troszkę inne preparaty stosuję teraz, o których na razie nie będę mówił, ponieważ nie są to zbyt bezpieczne preparaty. Też trzeba troszkę tam, że tak powiem, ogarniać z chemii, jeśli chodzi o to. Pewnie niektórzy się już domyślają, o co chodzi. No i tam się bardzo łatwo pomylić, dlatego nie będę tego mówił, w trosce po prostu o Wasze zbiorniki, o Wasze bezpieczeństwo. Wszyscy pewnie się zastanawiają, jeśli to jest takie niebezpieczne, to po co takie niebezpieczne rzeczy lać do akwarium. Wszystko rozchodzi się o dawkę. Jak wiecie, dawka niektórych substancji, jeśli chodzi o dawkę śmiertelną, bywa różna. Więc to wszystko rozbija się o tą dawkę. Jeśli chodzi o takie na przykład tam 250 ml na przykład tego molibdenu, którego pokazałem, no to tam wychodzi około 200 mg molibdenu na całą buteleczkę. Także to jest naprawdę niedużo. Czy tam nawet mniej może wyjść tego. A ja mam to niestety w bardziej skoncentrowanych wersjach, więc to muszę rozrabiać z wodą i tak dalej kombinować.
I teraz tak, ja mam poobliczone wszystko, ile czego mi idzie na miesiąc. I teraz ja co miesiąc muszę sobie puszczać ICP ze względu właśnie na to, na tą metodę prowadzenia. I po takim teście ICP ja sobie zawsze 15 dnia miesiąca puszczam, chyba że jest to tam czwartek, piątek. Aczkolwiek czwartek to jeszcze, piątek staram się nie puszczać, zawsze wolę w poniedziałek sobie puścić, przedłużyć troszkę. I analizuję sobie, porównuję z wynikami, które miałem wcześniej i z korektami, jakie tam wprowadzałem, ponieważ ja na przykład koryguję bardzo mocno strąd, aczkolwiek teraz już nie, bo teraz już sobie poobliczałem to mniej więcej wszystko, ale na przykład teraz poszła korekta 1 mg strądu, musiałem podnieść, więc teraz wiem, że strąd powinno być w okolicach 8 ppmów w wodzie i teraz zobaczymy, co pokaże następny test ICP. Jeśli wyjdzie jakaś nieduża zmiana, ja tam leję na przykład, jeśli chodzi o aktualnie, jeśli chodzi o Balinga, to tam mam kasetę 2,5 litra i takich kaset na miesiąc wychodzi mi około 2,79 kasety. I na przykład teraz robię sobie to w ten sposób, że na przykład zeszło mi 1 ppm strontu. Więc obliczam sobie ten 1 ppm strontu, rozkładam sobie tą dawkę na 2,79. No i po prostu tą dawkę, która mi wyjdzie, wsypuję sobie do każdej takiej kasety, jak sobie robię wapki. Tak samo również jest z innymi mikroelementami, czy płynnymi, czy sypkimi. Na przykład potas, jeszcze tak mam sypki, tam strąd, tak mówiłem, jeszcze kilka innych, o których na razie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę wspominał. Może kiedyś. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o moją metodę prowadzenia. Można to było oczywiście zrobić prościej, tak jak mówiłem wcześniej. Można byłoby to zrobić jakimś ATI Essential albo jakimś na przykład Balingiem z serii Scorpion Fish. Tam widziałem, że Rafał wypuścił trzykrotnie stężony, ale on i tak jest nie taki dla mnie, jak powinien być, ze względu na to, że tam też tego dosyć dużo by szło i takich samych buteleczek aktualnie wapnia na miesiąc by mi szło około 3. Tam dwulitrowe, z tego co pamiętam, te bańki mówię, o tych dwulitrowych. Tych piątek by, no tych piątek by szło trochę mniej, aczkolwiek też by szło. Ja na razie nie biorę się za takie gotowce. Na razie fajnie mi się sprawdza ta metoda, więc cały czas się będę trzymał tej metody. I tak naprawdę, tak jak wspominałem, to tyle, jeśli chodzi o moją metodę prowadzenia akwarium. Głównie staram się dawać działać w naturze, żeby to wszystko samo sobie jakoś radziło. Na przykład teraz mam cyjano, ze względu na to, że kombinowałem trochę z azotanami, więc trochę mi wywaliło tego cyjano. Aczkolwiek teraz na przykład zostawiam je w spokoju, niech ono sobie jest. Pożywienie się skończy, korale zaczną rosnąć szybciej. Pojawi się większa konkurencja pokarmowa, to ono sobie zniknie z czasem. No ale jakoś tak super, nie wiem, zadowalający ten zbiornik dla mnie na razie nie jest, aczkolwiek źle też nie jest, ale bywały lepsze miesiące, ze względu na to też, że miałem teraz tą plagę Acropora Eating Flatworms, więc troszkę się to odbiło na zbiorniku. Do dzisiaj na przykład dwa miesiące, że nie leję kanwi około i do dzisiaj wykrywam lantan, więc tego lantanu dosyć mało mi korale też konsumują i trochę mało schodzi tego lantanu z podmianką. Właśnie dzisiaj będę robił podmiankę. To sobie ten lantan coś tam schodzi, ale niedużo. Aha, jeśli chodzi o podmianki, zapomniałem wspomnieć. Ja jak robię co tydzień podmiankę, to jeszcze co tydzień leci tam 3 ml do zbiornika bakterii Nitrobacter z Reef Scorpion Fisher również. One są podobno dobre na cyjano. Zobaczymy, czy to prawda, bo byłem u znajomego w sklepie w Koralowej i pytałem się go na temat tych bakterii i mówił, że co do cyjano, to naprawdę fajnie działają, ponieważ jest to jakiś szczep dosyć taki żarłoczny, jeśli chodzi o nutrienty, o materię organiczną, więc fajnie podobno konkuruje z cyjanobakteriami i fajnie rozkłada to wszystko, przez co cyjano nie ma co żreć. Ja na razie sobie testuję, więc na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że to tyle, że wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Może w czerwcu uda mi się zrobić coś takiego. Na razie fajnie mi to idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Tutaj mam tą Akroporę Formosę, gdzie chromiec siedzi, i tu mam taki cypelek od niej. Staram się robić co tydzień zdjęcia tego cypelka i na tych zdjęciach, żeby był pokazany po prostu, żeby było widać fajnie, jak ona sobie rośnie. I myślę, że do czerwca uda mi się fajnie zrobić taki stack tych zdjęć i pokazać, jak wygląda wzrost tej akropory. Aczkolwiek zobaczymy, ile będzie tych zdjęć, bo fajnie by to było, im więcej tak naprawdę zdjęć, tym lepiej, więc fajnie byłoby robić codziennie. Aczkolwiek ja jestem taki, że u mnie systematyka działa tylko przez chwilę, więc na początku by to szło fajnie i później by się tam gdzieś zapominało o tym i tak by to się gubiło, więc nie wyszłoby to tak, jak powinno wychodzić. Dobra, rozgadałem się troszkę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.